Tak więc ostatnio płynęliśmy, żeby tu dopłynąć do jakiejś ekspedycji, która próbowała tu jakieś znaleźć północne przejście przez, nie wiem, podbiegunowym, kołem podbiegunowym, no ale się okazuje, że jeszcze jest tutaj Whaling Area do odgadnięcia, no więc my płyniemy na to Whaling Area. Problem był tylko taki, że jest Shark Encounter, czyli będziemy walczyć z rekinami, nie? Dziwne to jest, bo no nie wiem, czy my damy radę takim rekinom. Dobra, rzucamy. O Jezu, co to jest? O Jezu, nie da się. No dobra, to chyba nas zabiją. Słabo strasznie, bo mi bardzo mocno mnie ranią, a ja im nic nie mogę zrobić. Nie? I znów mi cała załoga zginie, nie będziemy wczytywać grę, no ale zobaczmy sobie. Dobra, nie ma teraz żadnego efektu. A my sobie wyrzućmy. No i mamy strike za 11, nie? I niestety my tylko jedną kartę możemy używać, a oni zawsze mogą używać trzech. Ja czemu, powiedzcie mi, czemu tak jest? O Jezu, ten mi umrze zaraz w tej rundzie. No, chyba trzeba wczytać. Ja muszę nimi odpocząć, ja nie wiem czemu oni są w ogóle ranni od samego początku. Patrzcie, wczytajmy jeszcze raz i spróbujmy ich wyleczyć. Jeśli waży 99 kg i zjem kilogram pierogów, to będę w 1% pierogiem? Trochę tak? Kurde. To co racja, to racja. Dobra, i teraz wydaje mi się... No właśnie. Niech oni sobie chwilę poczekają. No i co ma? 19? No ale coś... Czekajcie, bo coś jest nie tak, bo on wcale nie odzyskuje tych hapsów. O Jezu, bo go tu nie wsadziłem. Dobra, teraz dopiero. O Jezu. O nie, no syfilis coś dostał. Czemu w ogóle mam tylko trzech członków załogi? O, widzicie, jak mu HP rośnie teraz? Dobra, no i okej. I możemy, myślę, że teraz możemy wpłynąć w to. Jakąś misję dostaliśmy, żeby komuś dom rodzinny odwiedzić. No dobra. Dobra, mamy kombat. O, tylko jeden rekin, a wcześniej były trzy. O, to fajnie. Zaraz go porobimy w takim razie. Nie wiem, jak to wcześniej wypadało. Dobra, wypadła nam teraz leczenie, bo tu rzucamy kośćmi, co nam, wiecie, co możemy zrobić, jaki ruch. No i możemy go za 9 trafić, jak go za 9 to jest koniec walki, nie? Tylko, że ten ranny będzie. Dostali trochę expa, możemy z niego mięso wziąć. Wodę żeśmy? A nie, take, o Jezu, prawie wyładowałem wodę z
ze statku, ale by było. Dobra. No i płyniemy do tego całego Honolulu, nie? Go to US. O Jezu, to on ma tam hometown. No dobra, to tam kiedyś popłyniemy. Okej, okay, tu są questy, które możemy oddać do ten, do... Już oddać, no ale my chcemy, to jest główny quest taki, wiecie, jakby fabularny, no? Quest, a nie taki. Dobra. O, patrzcie, wyzdrowiał z tego syfilisa całego. No to dobrze. Fajnie. No i zaraz wylądowaliśmy w Honolulu, czy gdzie to tam. Na Hawajach. Nic żeśmy nie zarobili, bo żadnych żeśmy zwierząt nie ten. Floryda połączyła się w jeden stan. Mamy tu jakieś, jakieś nowe questy. Wzięliśmy je. Idziemy do sklepu i teraz mamy tak. Wody mamy na 71 dni. Zróbmy sobie tak na 100. Za to jedzenia to mamy bardzo dużo. Dobra. Zróbmy tak. Tu możemy też popracować nad jakimiś dodatkami do naszego. I mogę na przykład researchować harpuny. I odpływam. I oni mi będą teraz przez 90 dni od harpuny wynajdywać. Co jest dziwne, bo wydaje mi się, że ostatnio harpuny chyba wynajdywałem. Tylko nie zamontowałem ich jeszcze. Tu chyba harpuny. A może nie. Dobra, i mamy 32 dni. O kurde. Czekajcie, czekajcie, co to jest? Keki Quest? To jest Keki Quest. Oni znów chcą mnie tu wysłać na ten. Nie wiem, 3 dni do jakiegoś questa, ale zupełnie nie wiem, jaki to jest quest, bo go nie widzę nigdzie. Dobra. Chodząc po Honolulu, jakimś głównym rynku, ja tych ludzi zobaczyłem w barakach. The plot thickness. Ktoś na nas zwrócił uwagę. Nie znam jakiegoś Simona. To był jakiś doradca króla jakiegoś tam. Nie wiem, jakiś dzidzie gadają, którą ktoś tam dostał. No i gdzie ta dzida właśnie jest? Kahekiki Quest. A, koleś płynął do Ameryki i wziął dzidę ze sobą. No pewnie będzie ją trzeba odzyskać, nie? No dobra, no to i tak płyniemy do... Bo ja się chcę dowiedzieć, czy ten koleś przeżył tą, wiecie... To przepłynięcie tutaj, nie? Kakiki. Kamehameha pierwszy, syn Kahekiki drugiego, dał dzidę Simonowi Matkalefowi za pomoc w wojnach hawajskich. No i trzeba odwiedzić typa w USA i dowiedzieć się, co ta dzida tam robi. No to taka historia troszeczkę. Jak będziemy mieli 25 level, to będziemy mogli Moby Dicka przeatakować, a mamy 4 na razie, więc jest troszeczkę słabo. No nie jest jakoś źle. Bardzo mało mamy pieniędzy właściwie, 667, niedużo. Czekaj, chciałbym zrobić coś takiego.
Patrzcie, góry lodowe. Może go po prostu ominimy je. Tu jest, że jest szansa, że jakieś będą eventy się działy. O fuck. No powiem wam, że to nie jest, nie będzie tu prosto przepłynąć. To wszystko jest na speed razy 3, a nie, nie było, no, było razy 1, dobra. Coś mi się jakiś swimmer dodał. Dobra, poszukamy, szukamy tutaj dowodów na to, że statek tego typa udało mu się pod biegunem przepłynąć, znaleźć trasę, nie? No i to jest Albany, on tu znajduje się, ten wrak. Albany to jest jedna z łódek Jamesa Knighta. Musimy znaleźć twarde dowody na to. A, znaleźliśmy dziennik kapitański. No i mamy ten dziennik kapitański, nie? To jak mamy dziennik kapitański, to możemy chyba stąd płynąć. Morale minus 5, bo ktoś łapczywie jadł. Takie burze jeszcze. Na pewno musimy wpłynąć do... Wiecie co, popłyniemy najpierw na tego, na wieloryba zapolujemy. O, shark encounter. To jednak będą rekiny. Mam nadzieję, że niedużo ich będzie. Dobra, no ale są trzy takie, jeden jest mniejszy. I dwa jeszcze mniejsze. Więc tego największego od razu strzelimy, żeby umarł. Bo on pewnie najwięcej damage'u zrobi, nie? Wrzuci nam krwawienie. Chcę nic mówić, a te typy mają lepszy level niż ja. O kurde, zastunowało mnie. Fajnie, dobra. Kolejny rekin padł. Clyde, krwawienie. I jeszcze krwawienie. Dobrze, że się nie stakuje to krwawienie, bo było kiepsko ze mną. Jest elegancko. No i znów weźmy trochę jedzenia ze sobą. Wróćmy się tu do Honolulu z wiatrem. Mogliby wykopać kanał panamski, bo nie da się przepłynąć do Ameryki szybko, wiecie jak jest. Tu mamy questa, którego możemy oddać. Get Revard, ok. No a tu znów byśmy musieli i to tak na 120 dni sobie myślę. Tak. Tu mogę im morale polepszyć, a nie mogę zatrudnić w ogóle ludzi do statku. Tylko że mam za mało miejsca na statku, nie? To jest problem. To jest nasz największy problem, za mało miejsca na statku. Dobra, no ale widzimy, że tutaj ktoś próbował kiedyś podróżować. I tak próbował podróżować, że ich chyba statek zatonął. I teraz my płyniemy śladami tego statku.
czekajcie, czekajcie. Mamy technologię w Honolulu, ty. Hey, 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 ho. Dobra, i oni nam tutaj technologię harpunów ogarną, patrzcie. Ale co, mamy ją już, czy jak to działa? Tu możemy znów jakiś research zrobić na te harpuny, nie? Dajmy, że tu ok. Kupmy sobie... Sail away. Nie da się właśnie dać czasu razy 10, da się tylko razy 3 dać czas. Jakby się dało razy 10, to bym dał, no bo co, to nie ma co tak płynąć długo, nie? Jest albo razy 1, albo razy 3. Dobra, niech im morale spadną. A jak w ogóle morale wyglądają w naszej drużynie? Gdzieś tu było napisane, średnie morale. O, jest 16. Woda nam się zepsuła. Musieliśmy ją wywalić, skisła. A czekajcie w ogóle, bo nie mamy... A nie, dobra, ta cała nasza... Aha, bo byliśmy w mieście, to nam się drużyna leczy wtedy, dobra. Jak jest ranna. Karo... Karo Rareka. Patrzcie, to jest na wysokości Honolulu, ale gdzie to jest? O, dobra, znaleźliśmy chyba ten statek, który zniknął. No nie wiem, no spróbujmy. Kanu Encounter, czyli będziemy na kanu. Tylko ostatnio byli mocni przeciwnicy na kanu Encounter. O kurde, no. Mocne levele mają. A, to super, że ja mnie akurat zestunowało. Dziękuję. Dobra, mam 13 damage'u mogę zrobić. No, no nie jest dobrze. Jak oni mnie tak będą bić po 7. Jakbym tak 15 mógł zrobić damage'u, to by było idealnie, nie? Aha, i mogę remove enemy card. Się opłaca tego, bo nie dosyć, że go zatopię, to usunę mu kartę, a tak to będę. Tak to by mnie trzech uderzyło, dwóch mnie uderzyło, a i tak by żaden nie utonął. Ja nie mam obszarowych strzałów. O, mogę usunąć kartę i walnąć typa, nie? Kurde, ten Clyde zaraz padnie. Mają po 2. O kurde, poleczył się. No dobra, ale do 12 ma. O fuck, sfokusowali się na Miltonie. Dobra, ale oni się teraz chyba leczą. Więc ja to bym zrobił tak. Już zginęli w takim razie i jeden nam został do zabicia. No dobrze, nam idzie, na razie nikt nam nie zginął. Teraz żeby nam tylko kostki poszły. Aha. I rozwalamy go. Jest, udało się. Przeciwnik został pokonany, super. I teraz tak, zabieramy im jedzenie, zabieramy im wodę, zabieramy im drewno. Patrzymy tu na statek, co możemy. Ten Milton to musi iść do tej kajuty.
No i chyba płyniemy, nie? No i znaleźliśmy, możemy ten statek. Moglibyśmy questa w Honolulu chyba oddać, ale... Czy on się tu leczy? Ten Milton tak leczy się, widzicie, życie mu przyrasta. Spermowe te... Spermowe wieloryby można by było popolować. A nie wiem, na ile mam jedzenia jeszcze, czekajcie. Może jednak byśmy na spermowe wieloryby popolowali, nie? Niech trochę czas minie. Drop the anchor. Zrzuciliśmy ten. Chciałbym, żebym miał 100%, bo jednak wieloryb to jest, kurde, twardy przeciwnik, nie? No i polujemy na wieloryby teraz. Czy już poluję? Dobra, no idziemy ich ten. Tam już jeszcze można wysłać, żeby polowali bez nas i to najprawdopodobniej się oszczędza trochę czasu. O kurde, dobra, może kapitana nie bierzemy ze sobą, bo jest jakiś ranny. A czemu kapitan nie umknął? Dobra, młody spermowy wieloryb. No niestety nie udało nam się nic zrobić. O kurde, ale ten mocno pewnie uderzy. O fuck. A nie, oni mają sperka, który ich nie pozwala im wielorybom wyrzucić za ten. Dobra, za 14 mogę małego zatopić. Co? No zatopię, to przynajmniej jednej karty będziemy mieli. Dobra, strajk za 14. Utonął pod wodą. Nie wiem, co to znaczy, bo nie będę go mógł polować na niego. O fuck, to słabo. Co mogę zrobić? A, continue mogę dać, dobra. Mam nadzieję, że on teraz wypłynie. Dobra, wypłynął. Ale znów będzie chyba nurkował, trzeba go zabić. Dobra, jest. Mamy dwa wieloryby pokonane. Patrzcie, ile jedzenia z nich jest. 14. I do tego 30 tego. 30 baryłek oleju. Tranu. No fajnie, mamy full, a w ogóle inwentory teraz. Dobra. To my dalej chcemy tu płynąć. Ale czekajcie, bo nam nie starczy jedzenia ani wody. Czemu nam nie starczy jedzenia ani wody? Mamy na 25 dni, musimy się napić. Dobra, a jak ta nasza załoga? Ten Edwin się leczy, dobra, zaraz ich podmienimy, żeby się ten drugi też podleczył. Dobra, wchodzimy do portu. I tu żeśmy 1600 zarobili, nie? Więc kurde, całkiem super. Tu są tylko jakieś newsy, zobaczmy. 130, opatrzcie, ile jedzenia. Dobra, no i sail away, odpływamy. Powiedzcie mi, czy ta gra was kręci? Czy to jest gra, która w waszym mniemaniu jest grą fajną? A jeśli tak, to czemu? Znów nam harpuny wynaleźli, czy nie wiem już, co ja tam chciałem. Trochę to przyspieszenie mogłoby być szybsze, bo jednak ten statek to tak powolutku se płynie. Sejem gołąbki. No właśnie, mam taką dobrą zupkę, najpyszniejszą. Tu w ogóle są jakieś pirackie znaki. Czy to znaczy, że tu piraci są? Jezu, można wpłynąć do Polski nawet. Przecież tam byli, w Polsce nic nie ma, wiecie? Nic nie dzieje w Polsce. Dobra.
Wypuściliśmy jednego z naszego załogantów, żeby odwiedził swój dom. No i on poszedł, ale nie wracał. Więc poszliśmy po niego i co się stało? A, co mogą zrobić? Prestiżu 2. A ile mam prestiżu? 21. 200 kasy prestiżu. 5 baryłek randomowych. No chyba prestiżu 2. No dobra, no i on wrócił, rozumiem, do nas, nie? Bo no chyba nam nie straciliśmy typa, nie? Mamy dalej Clyda. Okazało się, że gość był tym. Był bogatym sprzedawcą, handlarzem, nie? No to jakieś questy chyba mieliśmy. Dobra. Ale tak naprawdę widzę, że z tych questów to tak nie ma jakiejś specjalnej wielkiej kasy, nie? Widzę, że nie ma wielkiej kasy. Z samych wielorybów żeśmy 1500 zarobili jednego połowu, nie? 1 000 000 złotych czy 10 kasy stałych widzów na Twitchu? O, to ciekawa. Ale gdzie? Do końca życia? Zobaczcie, że te łowiska są nieaktywne, nie? One się uaktywniają dopiero raz na jakiś czas. Narwale. Level up. O. I mogę wylevelować. Jakiś science leveluje. Nie wiem, co to na przykład daje mi. O, plus jeszcze chyba skill mogę drugi. A, kosztuje 2 punkty. O kurde, można mieć takie info, że będziemy widzieć wszystkie te. A, bo ja mogę mieć teraz 2 perki. A widzicie, ale tak ogólnie to mogę sobie jeszcze perk odnaleźć, ale widzę, że on za 2 punkty, więc ja chyba nie będę w ogóle, tylko sobie poczekam po prostu, aż będę miał te punkty, nie? Kosty, no ja mam 1, no to nie chcę tego. Dobra, unpause. Fajne. Dobra, jakiś koleś odpoczywał i się teraz stał lazy. Dobra, twoja sprawa, ale nie jest ona pewna, wiadomo, w tym okresie daje więcej niż... Nie no, to bym chyba 1 milion jednak wolał. Jakiś... O, czy go odwiedzimy jego dom. Dobra, Edwina trzeba do domu. Dobra, koleś poszedł do domu znów. I znów nie wracał i idziemy. Możemy prestiż dostać. A, możemy go zostawić z matką. Możemy pomóc jej kasy. Dobra, pomożemy. Edwin stał się grateful dla nas. Dobra, szukamy tego typa od Dzidy z Honolulu.
Moglibyśmy się włamać, ale nie mamy nikogo z craftingiem. No i co? Tłumaczymy mu, dobra, znaleźliśmy typa, tłumaczymy mu, czemu żeśmy przyszli. Imperator Brazylii dostał tą dzitkę od niego. Czyli teraz jak będziemy coś chcieli, to musimy do Imperatora Brazylii, tak? Czekajcie, bo tu upgrade na nas czeka. Dobra, jakaś mapa z jakimś, wygrał w kartę jakąś mapę i powiedzieliśmy, że będziemy z nim podróżować. Strasznie dużo tych jakichś przygód się dzieje. Milton do mnie puka. Coś się stało ze statkiem, który żeśmy uratowali ostatnio. Nie wiem, z kasy. Znów jakiś statek zaginął. Nie lubię tak, jak co sekundę się coś dzieje, wiecie, w grze, że nawet nie można normalnie przepłynąć statkiem 5 metrów, bo... Ciągle coś. Odbierzmy nagrody za misję. Wydaje mi się, że jak żeśmy wpłynęli, to już nam się ten statek ulepszył. Tak, trzeci poziom tego, trzeci poziom, drugi poziom harpunów. Tu już coś wynajduje, to tu można harpuny jeszcze wynaleźć. Zajebista laseczka. Chłopaczek, jak wolisz, albo mieszkanie w centrum stolicy, 120-metrowe. Kurde. No nie wiadomo, co wybrać. Zależy, czy się ma laseczkę, czy nie. Jak nie macie, to... to wolicie. Urodziny jednego, dobra. Morale w górę. Dobra, polujemy na narwale. Odmówiłem picia grogu, dzięki czemu załoga mnie bardziej szanuje, bo nam się skończył, nie wiem, chyba nie to. Nie kupiłem coś go. Patrzcie, narwale. Uuu, adult narwal, 21. Ale jazda. O kurde, ten robi dive'a. To wiecie co? Mocno przywali, kurde, z tego dive'a. No ale jak już zanurkował, to zanurkował, nie? Kurde, komand nie można wyrzucać. Damage to others. Co on zrobił? Mi się wydaje, że on się damage 50%. O kurde. Ale nam przywali ten narwal. Będzie grubo, coś czuję. Nie, on tylko bleeding wrzucił, ale jakiś mocniejszy niż ten? Pewnie ten za 2 był, a ten jest za ile? Też za 2, no to słabo. Myślałem, że jak jest adult narwal, to coś więcej podziała, nie? Krwawie nie potrafi, on chyba tylko potrafi tym dziobem, wiecie, ranić.
narwali mamy, widzicie, tam mieliśmy jakieś tam, nie wiem, 30 oleju, a z takich narwali mamy 10 tylko, nie? Trochę żeśmy na tym zarobili, ale tak naprawdę to bardzo niewiele. Dwa samochody od bezdomnego, czy właściciel dużego radia w Polsce? To się chyba w parze chodzi, wiecie. Help Milton with a persona. Dobra, płyniemy tu, bo mieliśmy zrobić tą misję z tym typem, co przepłynął, nie? O kurde. Ty. Ale jazda. Widzieliście, co się stało? Wysłałem typa, żeby poszli polować na te narwale i kurde, dwóch prawie zginęło, a jeden zginął. No nie wierzę w to po prostu. Dobra, idę po typa, kupię sobie jakiegoś. Kogo mamy teraz w załodze? Mamy dwóch walczących, Miltona i kogoś tam. No nie wiem, jakiś Sterling by się przydał pewnie. Co on ma za perki? Ten kosztuje, to jest level 10 prestiż, ale możemy go sobie zatrudnić, nie? Bo to ogólnie ich się zatrudnia za darmo, bo oni i tak procent dostają od tego, co zarobimy. Tylko chodzi o to, że prestiż nasz musi być, no, suma ich prestiżu musi być mniejsza niż nasz prestiż kapitana, tak? Dobra, płyniemy. No chyba to będziemy te narwale musieli ominąć, no bo przecież nas znów zabiją. Podobają mi się te questy główne, nie? To, że ten koleś przepłynął tą. I myśmy go szukali, a teraz wiecie. I to takie chyba trochę historyczne pewnie też jest. Dobra. Dobra, odnaleźliśmy. Journal updated, prestige. O! Knight's Hunting Guide. Każdy teren połowu Walenii, czy tam wielorybów, jest od razu odnajdywany, jak przez niego przepływamy. Ten przedmiot musi być, typ, który jest na neście, musi mieć go przypisany. No ale ten nie może być na neście, bo ten nie jest. Kurde, ten Edgar może być? Nie, to jest Edgar level 10, no dobrze. No to Clyde'owi go damy. I teraz Clyde ma tą książkę, no jak będzie pływał, to będzie wszystko widział, tak? No to fajnie.
walczymy z piratami, nie? Było strasznie ciężko walczyć z piratami ostatnio. No, widzicie, oni mają po 37, po 25 damage'a i chyba wszyscy mogą naraz atakować. Remove an enemy card. Dobra, ten zginął i ten jeden tylko zaatakuje. O kurde, wszystkich wyleczył za 10. A to nawet dobrze nam poszło w tej rundzie. Oni już jednego nie mają, nie? Znów bym temu usunął kartę. Później bym tego jeszcze trafił. A tu bym się poleczył. No to ostatnio to nas ci piraci kurde wykończyli, a teraz widzę, że nie mają z nami szans. Command has no target. A, bo to trzeba kartę usunąć. Dobra, bo on musi mnie atakować, żebym ja mógł odbić te strzały, czy nie wiem co to jest. O kurde, zmisowałem. Niedobrze, on jakiś unik zrobił. Piracki. O kurde, teraz mnie zastunowało. Dobra, udało mi się go zabić. No i bez jakichś większych strat, nawet żeśmy nie zostali zranieni. Trochę jedzenia. O, olej żeśmy przejęli, ale taki prawdziwy olej, a nie ten taki smar, czy co to tam jest zazwyczaj. A weźmy go jeszcze raz, zaatakujmy. A nie, nie da się. Czemu? Myślę, że go mogę zaatakować, jak już tu stoi. O, co się stało? Jakiś statek na horyzoncie. A, znaleźliśmy ten statek, ten Rachel czy coś tam. I rekiny ich atakują. No dobra, no to idziemy walczyć z tymi rekinami. Mam nadzieję, że nie jakieś duże. A, takie malutkie. Jeden jest dorosły. O fuck, nic nie trafiłem, to niedobrze. A ten, o fuck, ma podwójny bleeding, to nie wiem, on teraz będzie 4 dostawał? Czy razy 2? A nie wiem, był bleeding damage 100%, no i co, czemu 2 damage'u tylko? Ciągle nie rozumiem tego, czemu oni jak walczą, to czemu tylko jeden może mi go, a to jaki jest zamysł? Masz przeżyć 8 tu? Resist for... No ale to ja mogę przeżyć. Aha! O fuck! Aha, dobra. Aha, przeżyj 8 tur, o fuck, no to nie jest takie proste. Nie no, to 8 tur to nie wiem, czy przeżyję, bo brzmi, będzie to leczenie wchodzić takie.
No dobra, na razie wchodzi to leczenie, bo ja to muszę tankować, tak? A która jest runda, bo nie wiem. A, runda czwarta, a to może mi się uda. To raczej mi się chyba uda. To zabij dwa, tylko widzieliście, jednego zabiłem i przypłynął drugi zaraz. Nie działało zabijanie. Specjalne umiejętności podwodnych tych są wyłączone. Nie wiem, jakie oni mają podwodne umiejętności. Ale ja to mam tankować, tak? No to ja to będę tankował po prostu i już. Fakt, wszystkie zanurkowały, to będą teraz chyba mnie mocniej biły. A nie, to ja ich nie mogę atakować, okej. Okay. Co to jest za skin? Aha, ma immuna na ich karty. Tego zaatakujemy, to nam nic nie zrobi. Ten se zanurkował, ten zginął. Kurde, Clyde znów dostał. Ale to już szósta runda na szczęście. Tylko mam nadzieję, że jak wytrzymam te 8 rund, to po prostu koniec będzie, nie? Dobrze, że tego medyka mam swojego. Kurde, za 4 mobili. A nie, tego dostał z karty. Fuck, ten zaraz mi padnie. Nie, powinienem to już przeżyć, nie? Jest, udało się, przeżyliśmy. Wzięliśmy jedzenie, no i chyba quest też będzie dobrze. Dobra. Dobra, ludzie za burtą, człowiek za burtą. No, gdzie jest twój kapitan? Znaleźliśmy kogoś tam ze statku, wyłowiliśmy. Gdzie jest twój kapitan? Czy on zginął? A, czy ten Gardiner to nie jest kapitan Rachel? A, miesiące temu przestał być kapitanem, co? A, jego kon... jego syn zaczął. A, chciał pomścić śmierć syna od tego białego wieloryba. I że niby w kierunku Afryki teraz się kieruje. Okej. O kurde. I felt guilty for Rachel's destiny. As if it got rotten by my cursed presence on board. Maybe Ahab was just looking for more souls to rear his throne in hell. No nic no. Quest complete, finding the Rachel. Rachel contract i blueprint. Co to? Kontrakt i... Co to znaczy? Będę mógł statek mieć nowy? A nie, to jest dobra, że koleś, który siedzi w statku, może go naprawiać. Dobra, to jest, dostaliśmy taki po prostu, nie wiem jak to nazwać, perk czy coś takiego. Czy to był nasz quest główny? Tak, to był nasz quest główny. Nie, nie, to nie był nas. A nie, to był nasz quest główny. Czy my już mamy 25 prestiżu? A mamy, bo jak mieliśmy mieć 25 prestiżu, to że quest główny nam się przesunie. I teraz musimy do Afryki płynąć. Ale to Afryka dopiero no, w następnym, na następnym streamie, następnym razem jak będziemy tutaj pływać i tyle.